Na świecie najczęstszym powodem to są wypadki drogowe. Przede wszystkim samochodowe. Ale równie częste niemalże są upadki z wysokości różnego typu. W Polsce jest to, można powiedzieć, dolegliwość sezonowa. My żeśmy mieli w ciągu roku zawsze kilkudziesięciu młodych ludzi po skokach do wody z urazami kręgosłupa, więc to, prawda, w jednym ośrodku, więc to w skali kraju nie jest tak mało, a następstwa tego są bardzo znaczne, bardzo ciężkie. To często dochodzi do całkowitego porażenia kończyn górnych, kończyn dolnych. Tym bardziej, że jest to troszkę tak na własne życzenie nieszczęście, bo najczęściej to jest głupota, prawda? To jest chęć popisania się, jakaś fanfaronada, niewiara w to, że może się człowiekowi stać coś złego. Teraz może mniej, ale kiedyś transport siana, zboża, to były wozy konne, fury. I z tych fur spadało mnóstwo ludzi na głowę, prawda, i łamało kręgosłupy. Upadki z wysokości, w sensie upadki z drabiny, upadki z drzew, to są przeważnie z drzew owocowych. No, najgorsza jest pod tym względem czereśnia, chociaż bardzo dobry owoc, ale okazuje się bardzo krótki, mało wytrzymały mechanicznie. I czasami gruby konar jest, ktoś usiądzie na tym konarze, żeby zrywać owoce i leci na dół z tym konarem i łamie kręgosłup. Natomiast no, w lecie wypadki samochodowe również, no, po prostu dobre warunki, no to hulaj dusza, piekła nie ma. Plus nasza narodowa słabość, prawda, skłonność do alkoholu, plus nasze drogi, przecież w fatalnym stanie, zwłaszcza po zimie to widać, to wszystko jest przyczyną, że my zajmujemy drugie miejsce w Europie, po Litwie, w częstości wypadków drogowych, z wypadkami właśnie z następstwami zdrowotnymi. Wypadki motocyklowe. Kiedyś na tych SHL-kach czy Junakach, no to jechał człowiek te 60-80 w porywach na godzinę, a teraz jakieś Suzuki czy inne Japońce, prawda? No jak nie ma tych 200-220 na liczniku, to nie ma jazdy, a przecież tu nie ma żadnej osłony. A następstwa wypadków motocyklowych są 18-krotnie większe niż wypadków samochodowych. Także może mniej jest tych wypadków motocyklowych niż samochodowych, ale następstwa ich są dramatyczne.